Kajra i Sławomir, którzy do niedawna prowadzili teleturniej, tak to leciało, musieli zmierzyć się z zmianami w TVP, które dotknęły także ten format. Małżeńską parę zastąpił Kacper Kuszewski, co było wynikiem niedawnych reorganizacji w stacji. Podczas imprezy roztańczony PGE Narodowy, nasz reporter miał okazję porozmawiać z Kajrą i Sławomirem na temat nowego prowadzącego. W sobotni wieczór Warszawa tętniła życiem. A na stadionie narodowym odbywał się koncert, w którym wystąpiły największe polskie gwiazdy, w tym Doda, Zenek Martyniuk, Magda Narożna, Maluba oraz oczywiście Kajra i Sławomir. Para przyznała, że choć nie mają pretensji do producentów za zmiany, mają bardzo pozytywne zdanie o Kac Przekuszewskim. Bardzo się cieszymy. Nie widzieliśmy niestety jeszcze żadnego odcinka, bo wiemy, że zmieniła się data i godzina emisji, natomiast trzymamy ogromnie kciuki. Jak się obrobimy z rzeczami, które musimy jeszcze zrobić, to chętnie obejrzymy. Echa gdzieś tam dochodzą, że produkcja jest zadowolona, że ktoś coś tam wygrał, więc mamy nadzieję, że faktycznie jest dobrze, powiedziała Kaira. Ich słowa świadczą o wsparciu dla nowego prowadzącego i otwartości na zmiany w programie, co pokazuje ich profesjonalizm i pozytywne nastawienie w obliczu nowych wyzwań. Nasz reporter zapytał Kairę i Sławomira, jak zareagowali, gdy dowiedzieli się, że nie będą mogli dalej prowadzić tak to leciało. Okazało się, że od początku nie mieli zbyt wielkich oczekiwań co do długości tej telewizyjnej przygody, a ostatecznie udało im się zrealizować więcej odcinków, niż początkowo przypuszczali. My generalnie, jak podpisywaliśmy pierwszy sezon, to nie wiedzieliśmy, że zrobimy cztery, rozpoczęła Kajra. Dodała, że program cieszył się świetną oglądalnością z ponad milionem dwustu tysięcy widzów, a same powtórki miały ponad osiemset tysięcy. Wiedzieliśmy, że to jest taka przygoda, która być może będzie trwać, ale być może też się skończy. Mieliśmy już tyle innych rzeczy do zrobienia, że tak naprawdę wycofanie się z takich projektów telewizyjnych dało nam oddech na to. Żeby w tym roku nagrać dla państwa ponad osiem teledysków, kontynuowała wokalistka. Kaira dodała również, że obecnie pracują nad dwoma albumami naraz, co pokazuje ich zaangażowanie i determinację w dążeniu do artystycznych celów, nawet w obliczu zmian w telewizyjnej karierze.